No, czuć napięcie, czuć, że, no, że coś jest między nami. Czuję się naprawdę przy niej bezpiecznie i wiem, że mogę jej zaufać. Szczerze, jak ci powiem, ja miałem dużo takich pesymistycznych myśli w życiu. Bo nie czułem satysfakcji z życia, wiesz? Nie czułem. A teraz jakby czuję się, że naprawdę postarałem się. Ja jestem szczęśliwy i kogoś uszczęśliwym, wiesz? I to jest naprawdę takie miłe, nie? Nie wiem, jak to nazwać, ale no bardzo dużo do niej czuję. Nie wiem, czy widać, czy nie widać, ale no naprawdę dawno nie znalazłem takiego wewnętrznego spokoju, jak tutaj, jak przy niej jestem. Co ci to? To właśnie... Ten rower? No. Ponoć mężczyźni z bliznami są... Wiesz, bardziej. Nie, mi się tylko to podoba. Tylko. Karabiny? Nie, no nie tylko, ale jakby... No, to muszę hantle kupić i ten... Nie, no ja zwracam uwagę, no mi to przyszło dobrze. Ale wiesz... Jakiś... Ty sympatyk zostaw. Mam takie co... Że się musisz bać, babcie lepiej trawą. Kurczę, nie zdarzyliśmy tak. Się, wiesz, jeszcze... Dobrze spiknąć, a ty już mi tutaj życie układasz, a jejej. Jak, że patyk widzę, że jednak nie będzie łatwo z tobą. Nie będzie, ale ty powiedziałeś, że... Co? To nie będzie. Ty nie wiedziałeś? Mówię, że będzie przyjemnie ten. Przyjemnie będzie na wsi, ale jako, że ze mną, to tak. Wiesz. To już jest inna bajka. O nie, co ja się wplątałem. Intencje tutaj w stosunku do niej mam tylko czyste, tylko dobre. Mam nadzieję, że pierwsze w życiu czegoś nie zepsuję. Nie wiem, czy mam się czego obawiać na ten moment. Myślę, że to ma rację bytu, że może się udać. No na pewno jest coś takiego, że wierzę, że będzie dobrze.